Dzień dobry Państwu, jesteśmy na targach klimatyzacyjnych Forum Wentylacja, Salon Klimatyzacja w Warszawie. Mamy 2019 rok. Ja nazywam się Rafał Piguła, jestem inżynierem do spraw produktu Free Polska. Free Polska, czyli firmy, która jest wyłącznym przedstawicielem marki GRI w Polsce. No i właśnie znajdujemy się na stoisku GRI. Chciałbym Państwu opowiedzieć o naszych nowościach. W tym roku nowości jest całkiem sporo. Pierwszą z nich jest Amber Standard. Państwo Ambera Standard już na pewno znacie z poprzedniego roku. To była nowość roku 2018. Jego wtedy prezentowaliśmy w wersji białej. Nowością, którą prezentujemy pierwszy raz na targach, są wersje srebrna i czarna, którą widać tutaj obok mnie. One katalogowo nazwane są Amber Standard Silver, Amber Standard Black. Będą już dostępne na zbliżający się sezon do kupna w dystrybucji i w szerokiej ofercie. Urządzenia, Szanowni Państwo, takie same parametry, takie same możliwości funkcji między sobą, różnią się jedynie designem. Amber Standard White, Silver i Black. Jeżeli już jesteśmy przy parametrach, możliwościach, urządzenie z wysoką klasą energetyczną, na chłodzeniu nawet do A3+, także pracuje naprawdę wydajnie, naprawdę energooszczędnie. Poza tym funkcje, bardzo dużo funkcji w standardzie. To urządzenie jako jedno z trzech w naszej ofercie ma żaluzje pionowe i poziomy automatyczne. To nie jest standardem na rynku klimatyzacyjnym. Urządzenie wyposażone w funkcję iFill, czyli odczytu temperatury z pilota, co pozwala jeszcze precyzyjniej temperaturę kontrolować w otoczeniu ludzi. Jest funkcja 8 stopni plus, która pozwala dogrzewać domy letniskowe. To jest wszystko w standardzie. Oczywiście sterowanie Wi-Fi, nie trzeba tutaj już żadnego modułu dokupywać, klient nie ponosi żadnych kosztów. Jedynie musi pobrać sobie darmową aplikację GRI Plus, skonfigurować ją i wszystko i może te urządzenia kontrolować z dowolnego miejsca na świecie. Samo urządzenie też świetnie sprawdzi się wszędzie tam, gdzie trzeba dogrzewać pomieszczenia. W zależności od wydajności jest w stanie ogrzewać pomieszczenia nawet do minus 20-22 stopni Celsjusza. Poza, myślę, wysokimi parametrami i możliwościami jest też wiele możliwości sterowania tymi urządzeniami. Urządzenie w standardzie wyposażone jest w sterownik bezprzewodowy. Opcjonalnie można je doposażyć zarówno w sterownik przewodowy XK76. Myślę, że całkiem ładny sterownik już w nowoczesnym stylu. Jeżeli mamy możliwość podpięcia sterownika indywidualnego, przewodowego, możemy też urządzenia z serii Amber Standard spinać sterownikiem centralnym przewodowym. Czyli możemy już scentralizować to sterowanie. Dodatkowo urządzenie jest kompatybilne z modułem styku on-off MK010, czyli to urządzenie również można stosować na przykład w hotelach. Dzięki modułowi MK010 w bardzo łatwy sposób można spiąć go z kartą hotelową. Jeżeli mamy możliwość tego spięcia z kartą hotelową, mamy również możliwości podpięcia styku drzwiowo-okiennego, także też do rozwiązań bardziej zaawansowanych możemy go zastosować. To, co jest, myślę, nowością też w naszych urządzeniach ściennych, bramka bagnet. To urządzenie można podłączać przez bramkę bagnet do systemów BMS, czy jak widzicie, możliwości sterowania są tutaj naprawdę bogate. Szanowni Państwo, Amber Standard, myślę, że po moim opisie Państwo się ze mną zgodzą, że zarówno będzie to dobre urządzenie dla klientów, którzy szukają urządzenia o wysokich parametrach, o wielu możliwościach, jak i takich, którzy po prostu szukają urządzeń designerskich. Jest to nasze jedyne urządzenie, które występuje w różnych wariantach i tak jak przedstawiłem, tych wariantów jest 3.